To nie jest zwykła kolacja. I nie chodzi tylko o menu, oprawę czy miejsce. Już po raz szósty Fundacja Przyjaciele Świata zaprosiła na niezwykły kulinarny wieczór. Jego goście, biznesmeni, artyści, politycy uczestniczyli w charytatywnej akcji na rzecz najbardziej potrzebujących. W pewnym momencie gotowanie stało się bardzo modne i stwierdziłyśmy, że poprzez kuchnię przyciągniemy gości, otworzymy ich serca. Chciałyśmy zaprosić do takiego gotowania charytatywnego znanych kucharzy. I rozpoczęło się wszystko od Paskala Brodnickiego, który nie odmówił gotowania w szczytnym celu. W tym roku w łódzkim hotelu Anders dla Przyjaciół Świata gotował jeden z najbardziej doświadczonych kucharzy, Kurt Scheller. Znam oczekiwania Kurta, jest osobą wymagającą, w związku z tym mam nadzieję, że to będzie sukces. Zabieramy gości w przyjemną podróż dookoła świata. Zaczęliśmy od postoju w Skandynawii z przystawką z różnych rodzajów ryb. Na talerzu znalazły się rolada z pstrąga, dwa rodzaje łososia, wędzony i marynowany, oraz tatar ze śledzi. Dalej goście udali się w podróż w cieplejsze rejony Europy. Wcześniej żyłem na południu, stąd moja inspiracja. Zrobiłem zupę consommé z wołowiną w stylu Monte Carlo z cieniutkimi plasterkami warzyw. Natomiast główne danie to mieszanka kuchni europejskiej i azjatyckiej. Na talerzu pojawia się orientalny pierożek z nadzieniem z mięsa królika, a obok niego kaczka marynowana na duszonej kaszy pęczak. Największą kulinarną niespodzianką wieczoru był deser. Na deser serwuje tort piwny, którego spód przypomina polski sękacz, z truskawką i marynowanym pieprzem. Kulinarna podróż dookoła świata to wyjątkowe doznania smakowe, ale także ogromne wyzwanie dla zespołu hotelu Anders. Charytatywną kolację zaplanowano na ponad 360 osób. To nie jest helski czyn, w związku z tym szanujemy wspólne zdanie, wypełniamy się nawzajem, w związku z tym będzie dobrze i smacznie. W czasie specjalnej kolacji goście mogli nie tylko próbować autorskich dań z międzynarodowej kuchni Kurta Schellera, ale i uczyć się przyrządzać sushi pod jego okiem. Kuchnia bardzo pomaga w otwieraniu serc, bo tak jak wspomniałam wcześniej, przez żołądek do serca znane polskie powiedzenie, w związku z czym kuchnia jak najbardziej pomaga w tym. Prezentacja i degustacja win z Hiszpanii, a dla dzieci zabawy. Restauracja Trzy Kolory świętuje swoje urodziny. Lokal powstał rok temu w miejscu starej fabryki. Duża przestrzeń daje duże możliwości i tak naprawdę na co dzień działamy jako restauracja, ale regularnie odbywają się różne spotkania, są i koncerty, i imprezy, nie tylko otwarte, ale też na specjalne życzenia organizujemy imprezy zamknięte. Mamy trzy przestrzenie, mamy salę główną, w której w tej chwili się znajdujemy, mamy dwa ogródki letnie i zimowe i bardzo dużą przestrzeń dla dzieci, co też jest ważne, tak, że mogą do nas przyjść nie tylko duzi, ale też i mali. Dla najmłodszych Trzy Kolory przygotowuje także specjalne menu. A dla dorosłych kuchnia śródziemnomorska, w której restauracja się specjalizuje. Wybraliśmy ten rodzaj kuchni, ponieważ stawiamy tak naprawdę przede wszystkim na zdrowie, na smak, na jakość i jednocześnie na prostotę w kuchni. To nas urzeka. W letnim wydaniu karty jeszcze więcej śródziemnomorskich dań. Tatar z krewetek z pesto z awokado i limonki, stek z łososia czy tortella cinelli. Będą domowe makarony, które wyrabiamy tutaj na miejscu. Oczywiście miks różnych sałatek i świeżych dodatków, które ściągamy bezpośrednio z Włoch, z Grecji. Na finał urodzin restauracji Trzy Kolory zaśpiewał Nick Sinclair. Ręcznie robione zdrowe słodycze, dietetyczne koktajle, łupkowe naczynia dla wykwintnych potraw. Coraz więcej miłośników jedzenia zmienia swoją pasję w biznes. Już podczas pracy robiłam generalnie to, co kochałam, czyli zajmowałam się dietetyką, zdrowym odżywianiem. Była to na początku pasja, doradzałam koleżankom, jeżeli chodzi o porady dietetyczne, gotowałam coś dla siebie, dla znajomych. I stwierdziłam pewnego dnia, że to jest czas, żeby zmienić swoje życie i skupić się tylko na tym, co robię, co lubię, co sprawia mi wielką frajdę. Ja postanowiłam stworzyć słodkości, bo lubię ciastka, lubię słodycze. Słodkości, które są dla człowieka dobre, tak? Które mogą mieć wymiar zdrowotny. Stwierdziłem w pewnym momencie, tak, to jest to, chciałbym zrobić coś unikalnego,
coś wyjątkowego, związanego właśnie z produktem lokalnym, z kuchnią. Dojrzewało to tak naprawdę przez 6 lat. Sama koncepcja była przygotowywana dosyć długo z racji takiej, iż żoną zajmujemy się zupełnie innym biznesem do tej pory. Natomiast jest to nasze dziecko, jest to nasza perełka. Ci, którzy wciąż się wahają, czy na poważnie zacząć swoją kulinarną przygodę, powinni zajrzeć do książki Ugotuj swój biznes. Tam znajdą motywujące porady, jak wystartować w branży gastronomicznej, jak stworzyć rozpoznawalną markę i jak nie porzucać marzeń. Patronat nad książką objęła Kuchnia Plus. Jeszcze mam dużą pracę do zrobienia, ale też widzę, że jest ogromne zainteresowanie i bardzo wiele ludzi mi mówi, że to jest pomysł, na który jest miejsce na rynku. Są przeszkody, myślę, że ta pasja to rekompensuje i to, że jest się na swoim. I można robić to, co się kocha, daje bardzo duże poczucie spełnienia. Warto w życiu ryzykować, warto mieć marzenia i zdecydować się na to, aby je realizować.